25 listopada 1912. Jezus zadowala Luizę, pozwalając jej cierpieć bez odsunięcia jej od swojej przenajświętszej woli. Aby wspiąć się do nieba, są drewniane schody, droga cnót i schody ze złota, wola Boża. Zdaje się, że mój ukochany Jezus przyszedł dziś rano jak zwykle. Jednak wydawało mi się, że przyszedł jakby przelotnie. Gorąco pragnął mnie znowu zobaczyć oraz pobyć ze mną w sposób poufały. Widząc go tak dobrego, słodkiego i łagodnego, zapomniałam o wszystkich jego przykrych wrażeniach i o jego nieobecności. Kiedy zobaczyłam, że miał wielką i bardzo grubą koronę cierniową, powiedziałam do niego: moja słodka miłości i moje życie, pokaż, że nadal mnie kochasz. Zdejmij z siebie koronę, która otacza twoją głowę, i twoimi własnymi rękami włóż ją na mnie. Kochany Jezus natychmiast ją zdjął i swoimi własnymi rękami wcisnął ją na moją głowę. Och, jak bardzo czułam się szczęśliwa z cierniami Jezusa, które były kłujące, ale i przyjemne. Spoglądał na mnie z pełną miłości i czułością. Ja zaś, widząc, że jestem tak czule doglądana, nabrałam odwagi i dodałam: Jezu, serce moje, nie wystarczają mi ciernie. Czy przybijesz mnie gwoździami, abym była pewna, że kochasz mnie jak wcześniej? Szybko, o Jezu, nie trzymaj mnie w niepewności, gdyż jedna tylko wątpliwość, że nie jestem już przez Ciebie nieustannie kochana, przynosi mi ciągłą śmierć. Przybij mnie. A On? Droga córko, nie mogę znaleźć gwoździ, jednak żeby Cię zadowolić, przybiję Cię metalowym narzędziem. I tak chwycił mnie za ręce i bardzo mi je rozdarł. Potem rozdarł stopy. Cierpiałam i czułam, że pływam w morzu boleści, ale jednocześnie w morzu miłości i słodyczy. Wydawało się, że Jezus nie był w stanie oderwać ode mnie swojego czułego i kochającego wzroku. Nakładając na mnie swój królewski płaszcz i okrywając mnie nim, powiedział do mnie: moja słodka córko, ustają już wszelkie wątpliwości odnośnie mojej miłości do Ciebie. Co więcej, aby dodać Ci odwagi, mówię Ci, a Ty pamiętaj o tym, że niezależnie w jakim stanie się znajdujesz, jeśli widzisz mnie rozgniewanego lub jeśli widzisz mnie przez chwilę lub jeśli nie przemawiam do Ciebie, jedno odnowienie cierni lub gwoździ uczynione przeze mnie wystarczy, żeby powróciła nasza czuła i intymna zażyłość, i to silniejsza niż wcześniej. Bądź więc szczęśliwa, a ja dalej będę zsyłał na świat bicze. Powiedział mi jeszcze inne rzeczy, ale siła bólu sprawiała, że nie pamiętam ich dobrze,
Tak więc znowu zostałam sama, bez Jezusa i zwierzyłam się mojej ukochanej mamie, płacząc i prosząc ją, aby Jezus do mnie powrócił. Moja mama powiedziała do mnie: moja słodka córko, nie płacz. Powinnaś dziękować Jezusowi za to, jak z tobą postępuje, i za łaskę, której ci udziela, oraz za to, że w tych czasach kar nie odsuwa cię od swojej przenajświętszej woli. Nie mógłby ci dać większej łaski. Później powrócił Jezus i kiedy zobaczył, że płakałam, powiedział do mnie: płakałaś? A ja płakałam z mamą, nie płakałam z nikim innym. Płakałam z powodu tego, że cię nie było. A Jezus, biorąc moje ręce w swoje, zdawał się łagodzić mój ból. Potem pokazał mi dwa rodzaje schodów, które rozciągały się od ziemi do nieba. Na jednych było więcej ludzi, a na drugich bardzo mało. Te, na których było mało ludzi, były z litego złota, a ci nieliczni, którzy się po nich wspinali, wydawali się wieloma Jezusami. Każdy z nich był więc Jezusem. Drugie, na których było więcej ludzi, wydawały się wykonane z drzewa. Można było odróżnić, kim byli ci ludzie. Prawie wszyscy byli raczej niscy i raczej wątli. Jezus powiedział do mnie: córko moja, ci, którzy prowadzą swoje życie w moim życiu, wspinają się po złotych schodach. Mogę więc powiedzieć, że są moimi stopami, moimi rękami, moim sercem i całym mną. Jak widzisz, są moim drugim ja. Są więc dla mnie wszystkim, a ja jestem ich życiem. Wszystkie ich czyny są ze złota i mają nieobliczalną wartość, ponieważ są boskie. Nikt nie będzie w stanie osiągnąć ich wysokości, gdyż są moim własnym życiem. Prawie nikt ich nie zna, gdyż są we mnie ukryci. Tylko w niebie będą doskonale znani. Na drewnianych schodach, na których jest więcej ludzi, są dusze, które kroczą drogą cnót, ale nie są zjednoczone z moim życiem, ani nie mają ciągłej łączności z moją wolą. Ich czyny są z drewna, gdyż tylko zjednoczenie ze mną wytwarza złote czyny i dlatego mają minimalną wartość. Dusze te są niskiego wzrostu, niemal wykrzywione, gdyż do swoich dobrych uczynków dołączają wiele ludzkich celów, a ludzkie cele nie dają wzrostu. Są znane wszystkim, gdyż nie są ukryte we mnie, ale są ukryte w sobie. Nikt więc ich nie zakrywa. Nie zrobią niebu żadnej niespodzianki, gdyż były znane także na ziemi. Dlatego, córko, pragnę, abyś całkowicie przebywała w moim życiu, nigdy w twoim. Polecam ci tych, których znasz i których widzisz. Polecam ci ich, aby mogli być silni i wytrwali na schodach mojego życia. Wskazał mi na kogoś, kogo znałam,
i zniknął. Niech wszystko będzie dla Jego chwały.